Większość osób przed ośrodkiem czuje strach. Ja to byłem przestraszony. Cały czas ćpałem, co nie? Piłem, chodziłem, kradłem. Wstawałem rano na zjeździe, jak to się mówi. To ledwo co kręciło się w głowie, nie mogłem jeść. Po 7 miesiącach policja mnie złapała. Trafiłem do Mowu Gosthosz. No, jestem odizolowany od narkotyków. Od ludzi takich, co mi nie potrzeba ich. No i teraz się zmieniłem na lepsze, tak szczerze powiedzieć. Mi się w tym ośrodku podoba, bo mam siłownię na miejscu. Podjazd robię co dnia od tej samej porze. Rzeźbię sobie mięśnie, by ich nie przebito noże. Podjazd robię ostry jak ostre poroże. Chcę wyglądać jak posąg rzymski, jak sługi Boże. Więc wrzucam w siebie zboże, czasem owoce, warzywa, 100 kilo mięsa i znów się pocę. Dochodzę do setki w moment, chodzi o brzuchy. Po drodze triceps wyrzeźbię sposobem spuchy. Na koniec po kilka serii biceps i klata. Przed rami bar kaptury, motyle kata. Jak kamień twarde i mocne są moje mięśnie. Życie nocne mi obce, jestem sportowcem. Chcemy tutaj pomóc chłopakom i wszystko co robimy, to robimy pod tym kątem, żeby pomóc im w ukończeniu szkoły, w rozwinięciu zainteresowań. Trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby chłopcy nam zaufali, żeby nawiązali z nami pozytywne relacje i dopiero na bazie tego można rozpocząć jakąś pracę terapeutyczną. Na początku jest nam ciężko właśnie przekonać ich do tego, że można jakieś fajne, normalne życie prowadzić bez stosowania tych używek. Że można sobie znaleźć jakieś inne fajne zajęcia. Mamy zajęcia sportowe, artystyczne, które rozwijają zainteresowania młodzieży i w jakiś fajny, kreatywny sposób zapełniają ich czas wolny tutaj w ośrodku. Teraz sobie zrobimy tak. Sixte. Do tego momentu, tak? Lubię bardzo tańczyć, tańczę już od zerówki i są różne sekcje, na których mogę pokazać swoje możliwości. No, dużo mi dają mi fascynację, no, radość. No, przecież. Daj tego laptopa tutaj. Mati wraz z jabłuszkiem, kolos testu ten numer. Twarde piorąbanie to nie raczej się skunem. Od serca dla podwórek obrałem drogę z głową. Z basu trochę ziomek, bo razy... Wiadomo, że się pójdzie w muzykę, to będzie lepiej niż jakieś narkotyki, nie? Mamy zajęcie. Wiem, że wyjdę i będę miał muzykę, nie? Będę miał rap, a nie, że se polecę w narkotyki, nie? Zaniania się za trunkiem. Teraz to co mówię, niech to do ciebie trafia. Wyroki za Samary, skorumpowana mafia. Polska rzeczywistość i weź tu nie trać głowy. Ukradną jak najwięcej, pod nogi rzucą kłody. Nienawiść do systemu przesiąknęła mnie od dziecka. W chwilach kryzysowych orzeł albo reszka. Tak się tutaj dzieje, koleżko, nie strać głowy. Akcje desperackie w poszukiwaniu floty. Dobrze. Tu sobie chodzę do szkoły, skończę tą klasę. Mogę nagrywać rapy. I tyle, jakieś wykształcenie, wyjdę z jakimś wykształceniem stąd, nie? Bo na wolności bym raczej go nie zdobył za prędko. No, wychowawca jest normalnie w porządku, to ja też jestem w porządku. No, czasem też jest tak, że ja jestem nie w porządku, a oni są w porządku, nie? Też tak bywa. Ta praca polega na opiece, jak i wychowywaniu polskiej młodzieży, która wcześniej miała różnego rodzaju dziwne perypetie życiowe, że trafiła właśnie do takiego ośrodka. Chłopaki w młodym wieku nie mieli tak naprawdę wzorca do naśladowania. Jedynym wzorcem była ulica. I myślę, że to tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi, że nie miał kto im przekazać jakby takich głównych wartości do funkcjonowania. Bym już mógł nie być na tym świecie. Nieraz miałem tak już, że krew mi z nosa leciała. Ledwo co stałem na nogach.
Kiedyś był dla niej wszystkim, teraz nie chcę go znać. Bo kiedyś, żeby z nim być, przeszłaby cały świat. A teraz ciągły płacz, zostały smutne wspomnienia. Życie potrafi zmienić losy człowieka. Byłem w studiu i pan Kamil powiedział, że żebym pogadał z panem Pawłem, to może jakiś teledysk da się skręcić. No to potem mówię, no dobra. No i byliśmy na tych zajęciach filmowych. Rozmawiałem z panem Pawłem. No i udało nam się zrobić teledysk. Było całkiem inaczej, bo patrzyłem na inne teledyski, a teraz jak nagrywałem swój, no to też mi się spodobało. Od razu wstawiłem teledysk na Facebooka, żeby widzieli znajomi. Zawsze byłem pewny swego, dzisiaj nie chcę o tym gadać. Co było i co jest, to wyłącznie moja sprawa. Zostaję na tych trackach i powtórzę jeszcze nieraz. Bądź sobą, ziomek, nie oszukasz przeznaczenia. Rap, siedzi we mnie uzależnienie. Już wiem, co jest pięć, wielka wiara w siebie. Straciłem nagle wszystko, do dziś bardzo żałuję. Niczego nie naprawię, niczego nie rozumiem. Rodzina, wolność, dziewczyna, przyjaciele. Teraz nie mam nic, ciągle jestem zły na siebie. Mogłem skończyć normalną szkołę, wracać do domu, teraz tylko cztery ściany w jednym pokoju. Do pierwszego ośrodka trafiłem ze szkoły. Nie chodziłem do szkoły, uciekałem z lekcji. Przenieśli mnie do Warszawy, sąd. Z Warszawy pobyłem parę miesięcy. Do Białegostoku mnie przenieśli też do ośrodka. Ośrodek spłonął. Miałem za to sprawę. No, ja go podpaliłem po prostu. Nie chciałem po prostu tam siedzieć. Na początku myślałem, że to się nie podpali, bo kawałek gazety tam podpali. Spłonęło wszystko doszczętnie. Potem siedziałem parę dni na izbie, sprawy miałem. Teraz się ostatnio zakończyła, mam poprawczak w zawiasach. Szukali mi ośrodka i znaleźli mi tu ośrodek w Gostchorzy. Nie mogę nic, nawet najgłupszej głupoty. Jedna ucieczka czy niepowrót z przepustki, już tu nie mam nawet co wracać. Mamy chłopaków w wieku od 13 do 18 roku życia. To nawet jeszcze nie jest młodzież, która inspiruje się życiem, powiedzmy, ulicznym, więziennym, łatwym zyskiem, prostym zyskiem. I myślę, że tak jest łatwiej. I niektóre osoby naprawdę się tym inspirują i uważają, że to jest dobre, że nie ma w tym nic złego. I wychodzą z tego ośrodka i my musimy jakoś nakreślić im tą sytuację, żeby mogli się odnaleźć w społeczeństwie, czyli w celu zdobycia pracy, przygotowania ich w najlepszym stopniu w taki sposób, żeby mogli o siebie zadbać. No mam plany na przyszłość. 18 lat jak skończę, wyjeżdżam z tatą za granicę. Myślę, że tam pobędę jak najdłużej. Przyjadę sobie, dom postawię. Może rodzinę jakoś trzeba założyć. No i na pewno sobie kupię motor, nie jeden pewnie. Nie wiem, jakąś firmę będę myślał, żeby otworzyć, tata mi pomoże. Radzę innym, żeby szli taki tropem, co rodzice mówili dla nich, że tak jak dla mnie mówili, ale ja postąpiłem inaczej. Nie wwalali się w towarzystwo takie, co są narkotyki, inne używki, alkohol, żeby tego unikali, bo skończę tak jak my tutaj wszyscy. Pamiętam to, jak mówiłem, że nie warto jest. Od tamtej pory zrozumiałem, co to życia sens. I chciałem być jednym z tych, chciałem być i tak żyć. Powiedz mi, ile wkładam w ten styw. Tu kolejny dzień mnie budzi, znowu piszę tekst. A w głowie myśli i składam kolejny wers. Znów kolejny ziomek, ta sama sytuacja. Dziś uświadomiłem sobie, potrzebuję wsparcia. Piszę słowa na kartkach, bo nie umiem już inaczej. Piszę słowa atramentem, dalej wylewam na papier. Już dla ciebie nic nie znaczy, bo straciłem dawno serce. Wiem o tym na pewno, że nie zrozumiesz tego więcej. Kolejny przekręt i kolejna nieudana próba. Pozmieniało się, nie poddaję się, wciąż jestem tutaj. Chciałeś przejść w moich butach, na pewno daleko zajdziesz. To co robię, wiem, nie pójdzie na marne. Szczere słowa sprawdź, życie to jest ciągły wyścig. Ciągle to samo, ludzie patrzą na korzyści. Nie ma to sensu.